Panie Krzysztofie, w ramach rekompensaty za to, że tyle razy Pan mnie pozdrawiał, pozdrawiamy również Marcin z M, z aktorką. Również z M, z inną osobą. Pozdrawiamy i powodzenia. Powodzenia. Krzysztof, podobno Ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką na moją kieszeń, tylko pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dzisiaj Wam chciałem pokazać na filmie trochę kamieni, tych co na berlińskich placach bywają. Tak na serio chciałem Wam pokazać pana Janka Auto, który za to auto dał 10 miejscowych libańskich tysięcy jurandów. W roku 15, gdyby szklany dach był, to wypas maksymalny jest. Później Wam pokażę szczegółowe drobiazgi, co się dzieje z bryką, natomiast kulnijmy się. Działa, nie działa. Jak natura chciała. Dzień dobry, reżyserki na akcji. Nie wiem dlaczego to czasami działa, czasami nie działa. Czasami się zbliżam, to się otwiera, czasami się nie otwiera, także rozkminić to nie mogę. Ale z klucza lustra chodzą. Dzieje się dobrze. Upalcowane jak Boża Ziemia, niemniej jednak troszkę palca, fuck you! I wszystko wraca do normy. Klucz oczywiście do schowka, jakiś internety, sprzęgiełko, że 205 ma najechane, to już wiecie, że to jest Ford, wszyscy wiedzą, plum 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 plum, telefon łączy, paruje, olej trzeba by zmienić, 52 km do deadline'a, żeby nie było, że jakiś popsuty, żeby nie było, że goła dupa, żeby nie było, że no oczywiście wiadomo, pas nie zapięty jest, nie działa, a może teraz, board computer, 9.6, co ty gadasz, a 6.9, o coś przestraszyłem, jakieś takie dziwne tematy, żeby nie było, że zmazaniec, żeby nie było, że z tyłu nie ma grzanych siedzeń, żeby nie było, że sam nie parkuje. Czołem, cześć. Wybierz stronę. Ja pierdykam, trzymajcie mnie wszyscy. Co tu się w ogóle dzieje? Jadę po Jaśka, skoro testy mogę robić. To jest silnik 1.6, ten słabizna brejaki taki, co to wszyscy mówią, że hu. Właśnie mnie zrypał śmieciarz, że źle. Ze śmieciarką jeszcze nikt nie wygrał. Jest kultura. Żarcie już zamówione. Parsuniki dookoła. Kamerung. Prawdopodobnie Kamerung wymyśli w Kamerunie. Podstawa to nigdzie nie ciulnąć. Podstawa zapiąć pas i nie dać się złapać. Oczywiście jeśli gonią. Czy to jest titanium? Czekajcie, muszę przerwać, bo muszę gdzieś dać tą kamerę. Pytanie brzmi, czy to jest titanium. No tak, wszędzie security, ochrona przed meczem. Dzisiaj u nas pierwszy mecz na stadionie. Pewno tu chłopaków bardzo mocno opalonych, jakaś taka Namibia, czy w ogóle Wyspy Zielonego Przylądka. Wszędzie pełno policji, innych gangsterów. Straż Miejska. Panie Andrzeju, dzień dobry. A to strażnik miejski zaprzyjaźniony. Co za historia. Ajajaj, dostał się do jaj, jak to mówi Jasiek. Także co? Delta się wkradła. Skubaniutki, szybki był. Cenię jak nauka jazdy, chwalę nawet. Dynamicznie wchodzi w rondo. Co tu się dzieje? No, guziki przeróżne. Tempomaty. Nie będę w tempomatu w mieście używał. I ten tu skubany asystent pasa ruchu, co mnie grzeje. Bang! Strzela, trzeszczy, wydziwia.
jak się nazywa ten cały w lusterku? Czujnik zmartwionego pola. Niech się pole nie martwi. Damy jakoś rady. Ja wziąłem portfel w ogóle, petcie mi wziąłem. Czyli co, siedziska grzane, ach kochani. Kółko grzane jest. Zyski już nie wspomnę. Takie radio Sony jest tutaj normalnością, myślicie? Jakieś tam fordowskie łoszkliwe, czy takie specjalne zamówienie? Ale powiem wam, że wielką robotę robią. Wielką rozrywkę, włączmy jakąś rozrywkę. Ent radio oczywiście. Brzmienie głośno rockowe. Szyba w prądzie. A, otworzyłem dla śmieciarki, co? Prosto w lewo, prosto w lewo. Na czystym, zielonym świetle. Zawias stan idealny. 115 koni nie budzi jakiegoś respektu na dzielnicy, gdzie ścigają się Lamborghini i inne Lamborghini. Natomiast powiem wam, że 1.9 szło spokojnie. Oczywiście tam, gdzie mogłem, tak rozpędziłem. Kierka, co mogę powiedzieć kierownicy? Teraz zaczerpnę ze schowka garść dokumentów. Kupujący mówił, że dokumenty są. Zrobiono wydruk z serwisowych ksiąg. To co, Oktawia, jak to pierwsza, a to pani jest. Także tutaj nie... Poszła skuba na dynamicznie. Bardzo mi się to podoba, taka jazda. Teraz my. Powiem wam, że słońce się przebija. Pozdrawiam Wyspy Brytyjskie, które jadą na Chorwację w kurka wodna, kiedy to końcem lipca nas nie ma. Jednak wracając z Chorwacji, będziemy w domu po 6 sierpnia, także wbijajcie na żarcie oraz na picie. A test BMW najnowszej 7 niewątpliwie będzie udany. Dzięki Jaco za cynka. Co tu można? Telefon, sparowanie. Wystarczy, jak włączę Bluetootha, a zobaczcie, kto jeździł wcześniej. Jan Maria Rokita. Czy inny misiaczek. Czy ja wziąłem telefon? A przecież nagrywam. Znowu fuka. Jak jestem nieogarnięty, powiem wam dramat. Ulica, podłącz telefon, radio, nawigacja. Auto, co auto, co auto. A widzisz. W bordkomputerze też tutaj różne chocki, klocki. Ten sobie wyłączmy. Te zegary śmieszne. Powiem wam, auto czyściutkie, pełen prąd w siedzeniach, kierowcy, pasażera, dupa z tyłu grzana. Te cztery jakieś czujki w przedniej szybie. Czy ma to jakiś, proszę ja was, oprócz limitu na szybkości, czy ma to jakiś radar, czyli aktywny tempomat? Domniemuję, że ma. Jakość wykonania w Fordzie bardzo mi się podoba, powiem wam. Jest to wszystko ładne, piękne, estetyczne. Powiem że wam, że na głośnikach nie ma jakichś specjalnych oznaczeń, Boze tam czy Srozę. Natomiast grańsko jest fajne. Jak na seryjne granie, to jest naprawdę fantastyczne. Co tu w domu słychać w ogóle u nich? Antyradio dom. Miliony różnych ustawień. Dźwięk, pojazd, a na przykład pojazd. Oświetlenie nastrojowe. W ogóle bąbeleczki sobie można tak na przykład. Czy co, że? Ach, że jaśniej, ciemniej. A zróbmy taki jasny nastrój. Coś podobnego. Back. Jak się domyślam. Parking wallet. Matko, weźcie specjalne piny. Weźcie to ode mnie. Ustawienie kamery. Jakie jeszcze może być? Kolory. Opóźnienie kamery cofania, czy o co chodzi z opóźnieniem? Po co mi opóźnienie w kamerze? Wyłącz? Włącz. Aha, to wolę to. Włącz. Wyłącz. Nie ma żadnych zmian. Lepiej wyłączmy opóźnienie. Back. Proszę ja was. Oświetlenie nastrojowe mamy. Ustawienia ogólne, czyli co? Sterowanie głosem, nawigacja, telefon, sieć bezprzewodowa, internet. Zaraz to ustawimy sobie, tylko że nie chcę grzebać podczas jazdy.
Natomiast chętnie pokażę Wam, jak auto wygląda. Auto pomierzyłem, lakierowane ma lewy tylny błotnik i ścieniowane ma do połowy lewe tylne drzwi. 9900 euro. To nie ma co dramatyzować. To był czas niemiecka, pozmieniać może te nazwy. Traktion kontrolę, aha, żeby sobie to wszystko poustawiać. To by po polsku warto zmienić i wtedy mamy jakąś tam jasność. Kluczyk lepiej nie grzebać, póki wszystko działa. A jak przestanie działać, znaczy, że jestem winien. Co tu więcej? Czujnik martwego pola to jest chyba tutaj ten guziczek. Lustra grzane. Co jest w Fordach zajebiste, wiadomo, przednia szyba podgrzewana. Wszystkie szyby są w oryginale, lustra składane. Doświetlenia zakrętów. Te LEDy robią taką robotę z przodu, że ja pierdykam. LEDy w sensie LEDy. Kierunkowska z takim jak Matrixie. Jak Matrix w Audi. Siedzonko, aż tu podniosę. Proszę, ja Was beret. Taki to jest, nie wiem, czy to wentylowane tam, czy to takie. Taki welurek tu jakiś jest, jakaś fuka tu jest. Plamka, trzeba być coś z tym. A może nie ruszać. Skórka grzana grzeje mocno. Wszystkie możliwe grzania szyb. Tak troszkę tu łysę na tym panelu, ale zastępuje pizza. Poszedł prawą stroną. Zawsze darmowa dostawa. A to miły człowiek akurat. Jak darmowa. 3.09 dopiero. Korki niemożliwe. Próbujemy dalej gdzieś zajechać. Podsuwitem jasno i przejrzyście. Dla starszych osób wiadomo. Czyli dla mnie. Na okularki, jak ktoś nie dowidzi na ten przykład. Tutaj na szyby jest owno, wiecie co? W takim miejscu. Czy jest tu poduszka na kolana? Jakiś napis wyczuwam. Pewnie jest, zaraz tam się schylę, pochylę. Tak zwane pedały niezmęczone życiem. 1, 2, 3, 6 niezmęczone. Światła w automacie, prościzna. Piękne ma to, proszę Was, wiecie co? Ten też wszystko. Kluczyki dwa w oryginale. Tylna klapa domykana, właściwie otwierana z guzika, zamykana z guzika. Fajna rzecz, bardzo praktyczna. Nie mam machania nogą pod tym opcji. Nie ma to nie ma, łaski bez. Natomiast jest hak holowniczy przymontowany. Pan z busa nie puści, powiedział, gdzie się pchał, nie puści nikogo. A mógłby puścić, kulturalnie. Własny domek, który antyradio gadu gadu. Znaki mrugają. Ciach krecha. Na szarpanie boczne. Z trzeciego odbiegu jakąś prockę znajdziemy, może coś napędzimy, jeżeli nie będzie jakiegoś specjalnego zatwardzenia. Spójrzmy na dynamikę, z trójeczki depta mu. Coś tam się zbiera, no nie ma jakiegoś dramatu. Nie ma też szału, ale... Opa! Dobrze idzie. Nie ma co jęczyć, 140 szłaby lepiej, 150, jeszcze lepiej, 200 cudownie. A tu jest spalanie 6.9, także... Bordkomputer, tak? 6.9 spalanie, także no co tu się w ogóle jęceć. Też bym wolał dwulitrówkę. Albo nawet 2,5 w benzynie. Proszę ja Was. Powiem Wam, auto na wskroś nowoczesne za... teraz tak. Czy za dychę wolisz Passata, czy tego Forda? Takie pytanie. W Passacie bardziej ubogo jest. Jeżeli chcesz bardziej bogato, grubiej, to musisz zapłacić więcej. Fordy, są też takie Fordy oczywiście. Zaraz oddzwonię. Są też takie Fordy za 12 tysięcy euro z tym samym wypasem. A to zależne jest od tego, jak Abdullah kupi na plac zarzuci, czy tam marżę swoją dowali, szybka sprzedaż, czy mu zależy, czy się mu spieszy, czy ma już nowy transport kupiony, czy też nie. To wszystko zależy od tego, jak Abdullah kupi, jak się mu spieszy.
prosty temat, czekajcie, odbiorę jednak. A, nie zdążyłem. To oddzwaniam. Zaraz oddzwaniam tam do kogokolwiek. Z czwórki nawet nie atakuje. Na trójkę mi tu każe pyk, zrobiłem na trójkę. 205 tysięcy najechane. W ogóle czy te papiery w tym słowku Jasiek? A, jest, dało, dobra. Panie Janie, dzięki za przejażdżkę. Wiem, że pan się waha, czy go wystawić, czy pogonić. Też bym się wahał, mając tyle pieniędzy. Znaczy, najpierw zacznijmy od tego, że kurde, jaka tu dziura jest. To bajer. Co tu można jakoś parasol bokiem przewieźć? Czy to z tej strony jest? No jest, no gdzie to ma być? Ajajaj, dostał się, proszę ja was i tak dalej. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Zdecydowanie bardziej jako lajkonikowi, czyli laikowi, podoba mi się w tym Fordzie w środku. Z zewnątrz ten pysk jest nieprawdopodobnie zajebisty. Przód, tył tam fordowski taki jak to tył. Natomiast nie wiem jak tam z wytrzymałością, z awaryjnością i inną srością. Ja kupuję auto, żeby mi się podobało. Było wygodne. I tam wiecie, trele morele. A czy będzie piszczało coś? Szczwane lisy. Dobra, stricte, nie ma co się. Nie ma się co rozszarżowywać, proszę ja was. I co, na ręczny? Czyli co, ręczny mamy guzikowy. Brake zaciśnięty. Tu po niemiecku, tu po angielsku. No, szlak trafi. Przepraszam. To się wyrwało troszkę niepotrzebnie. Razem kwity. Sporo różnych kwitów. Jest wydruk, zdaje się, z serwisu mówiący o tym, że no, Władek, coś to dobrze nabył. Zacznijmy na przykład od trójeczka. Wszystko hulaszcza. Góra, dół, panie, wszystkie kombinacje świata. Ja jestem pod jedynką, bo jestem VIP-em. Zresztą pan Janek ma dupsko numer 3. Wszystkie prądy świata. Jakiś taki dywanik przetarty. Ale oryginał chyba. Co z tą poduchą? No jest poduszka na... Nie, nie ma poduszki, tylko zaślepa jest na coś tam. Co to jest? Regulacja ręczna. Poduszki nie ma w tym roczni... Wtyczka prądy? Nie ma. Dziura mnie zafascynowała. Wziąłem klucze, bo... Wiecie... Głupio jak się tak zamknie nagle wszystko. W prądzie... Izofiksy przyklaskane. Co tu w podłokciu, bo ciekawość mnie zżera. A widziałeś, na browary, a to jest jak cyk, 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 na kanapki, dziura na narty, siedzisko z tyłu grzane, VIP-owska loża, mówię wam zaprawdę. Ten błotnik jest Polaku i te drzwi są ścieniowane. Co nie przeszkadza w ogóle w niczemu. Ładne auto, kółeczko 17, 18 podać. Chociaż myślę, że pan Jan tego nie zrobi. Podwójny klik mówił o tym, że klapa dokonuje samootwarcia. Subwoofer jest jakiś mocny z tyłu. Bo tu łoi po basach. O kurde! Moi mili, niebywała rzecz. Dojazdówka w 15 roku, gdzie zazwyczaj pompę dają syfiatą. Pod spodem komplet podnośników. Mam nadzieję, że jeden, nie więcej. Ktoś zapieprzył łapteczkę. Chamy proste. Troszkę wyświechtany widać, że używany. Melodyjka gra. Parkowniki. I dociąganie klapy. Brzzz, poszło. Jest hok. 10 koła euro. Są też po 12, są też po 11. Tarcza z tyłu, rancik. Prawie niezauważalny. Klocki, jak widzicie, chłopaki na serwisie zmienili. Jest tam jeszcze uwalone. Szpary równe z tej strony. Jakieś tu anteny. Jakieś tu anteny. Czyściutko. Jakichś pieniędzy nie ma, nie ma. Kurde, wiedziałem. Wiedziałem, że wpieprzymy się bez kasy. Nic nieudrapane, nieumęczone. Plakiem pociągnąć. To dziarnówka. Nie mam racji, biorąc kluczyki z sobą, bo
bo chyba, że się mi nacisnęło samo. Dobrze, jest drugi w domu, ale to trzeba kawałek po niego podjechać, by było. Pasażera, fotel też full w prądzie. Teraz przejrzymy te dokumentacje. W schowku cudownie klimatyzowanym. Wiecie, o co chodzi? Te światła biją na pysk. Ksenony, podejrzewam. Jakiś gość ma kucyk pedalski na głowie. Ja pierdzielę. Fu. Piękne to auto. Zazdroszczę panu Jankowi. Mocno. Niemniej jednak idę sprawdzić dokumenty, czy pan Jan nas w ciulkę nie robi. Raz, dwa, trzy. Jakieś radary, kamery podwójne. Po co taka kamera tu jest potrzebna? Tu jest takie coś. Szyba grzana, musi być grzana. Idę zbadać, proszę ja was, te papiury. Książki tam serwisowe, opisowe nas nie obchodzą. Ale tutaj dorwałem 202 tysiące. Proszę ja was. Inspekcja, 21 wrzesień, 18 rok. Co tu się dzieje? A więc tak, wydruk z holenderskiego serwisu. 15 rok, 27 i tak dalej. Erste Zulassung 17? Co by to kłamieć się? Trzeba zweryfikować. No gdzie 17 ma? Na szybach cyferki zupełnie inne. Dobra. To jest końcówa. A zgadza się, to jest to, co potwierdzone jest, że po kolei. W pierwszym 3 km, tak? W styczniu przejechał. A potem już 19 tysięcy w 15 roku miał w sierpniu. Później, proszę państwa, miał 19900, też jakoś słabiutko, ale już się rozpędził w 16, już ma 65. Do kościoła raczej nie jeździł, chyba że miał daleko. W 17 roku miał 88 tysięcy. 17 rok marzec. W 17 roku w lipcu miał 109 tysięcy. W 18 roku 109, a tu jest 108. Pociągnął! 17 lipiec, a tu jest jaki? 6. Niecały rok, 180. Pociągnął tu nieźle. Miał dynamicznie. I proszę ja was, mili moi, 18 rok wrzesień, 202 tysiące, teraz ma 205. Dobra, no to mamy sytuację jakąś tutaj rozkminioną. Pół na pół, ćwierć na ćwierć, czekajcie, bo dzwoni. Tu jeszcze rzut oka w podłokietnik, bo się okazuje, że tu jakieś te, panie, podpinki przeróżne można odkryć. Przy odkurzacz to fajnie, nie pan, żeś chyba jeszcze nie był. Ale design pojazdu bardzo jest, uważam, fajny. Podoba mi się to. Duży telewizor, przeczyścić. Kierowniczkę macie teraz na biegu na 209 tysięcy. To jest jakoś Forda. Tu jest oryginał niemacany. Tu jest coś tam uślizgane, ale nie ma co przesadzać. Proszę ja was, różne guziczki, przeróżne. I te dwa dzędzelki. Czujniki martwego pola widać. Takie kropeczki mrygają nam w tym. No i tyle, no to tak, wystawienia głosowe. Różne tematy, różne ciekawostki. Już odkryłem magię tych drzwi otwierania. Zamknięte wszystko na maksa. Klucz w kieszeni. Grzenie dłoni. Wszystko otwiera. One more time, jak mówią Chińczycy. Tak, synku? Czyli naprawiłem ci hulajnogę. Bardzo dobrze, gratuluję. Dawaj, kto chce hulajnogę prądzie, bo do sprzedania będzie niedługo. 3, 2. Z biegami. Bezczelność dzieci nie zna granic, moi kochani. Mam nadzieję. Rozpęd.
I pomysłowi dzieci różnie jeżdżą za granicę. Co? Synusiu, jedź. Ja tu materiał robię. Słyszałem. Wiem, co ząbki przeskakują na pasku. Muszę wyciągnąć pasek Harley'owy. Zamykam. Moja dłoń zacna otwiera wszystko. Szok. Ten Ford wie, co to wszystko dla wszystkich znaczy. Domykanie. To ma chyba nawet już stary Golf trójka otwieranie. Albo i nie ma. A ma, że ta folia się nie zdarła. To jest chyba oryginalne przyciemnienie, także wiecie. Nie wiem, czy już było pokazywane. Jasiek sobie tak ustawił. Na dwójce. Wszystko hula krasula. A kierowca Zaremski ma jedynkę. Powiem wam, że stadion pełen jest opalonych chłopaków z Afryki. Już mówiłem o tym dzisiaj. Natomiast wygoda. Mecz jest o 20:30 i 3 godziny wcześniej wszystkie wypieprzają z okolicy z samochodami. W związku z tym muszę spieprzać i ja.